Ewangelia według Jana, rozdział drugi, trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Został też zaproszony Jezus i jego uczniowie na to wesele. Gdy zabrakło wina, powiedziała matka Jezusa do niego: wina nie mają. Jezus powiedział jej: cóż jest pomiędzy mną a tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała do sług: co wam powie, czyńcie. Było tam 6 stągwi kamiennych postawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Jezus powiedział im: napełnijcie te stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Powiedział im: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. Gdy gospodarz wesela skosztował tej wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ona jest, lecz słudzy, zaczerpnąwszy wodę, wiedzieli, zawołał oblubieńca i powiedział mu, każdy człowiek najpierw daje dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. To był początek znaków uczyniony przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Potem udał się do Kapernaum, on i jego matka, jego bracia, jego uczniowie i pozostali tam kilka dni. Był blisko czas Paschy Żydowskiej. Poszedł Jezus do Jerozolimy. Znalazł świątyni sprzedających woły, owce, gołębie i tych, którzy wymieniali pieniądze. Sporządziwszy bic z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wysypywał monety handlarzy pieniędzmi i wywrócił ich stoły. Tym, którzy sprzedawali gołębie, powiedział: wynieście to stąd. Nie czyńcie targowiska z domu mojego ojca. Przypomnieli sobie jego uczniowie, że napisano: gorliwość o twój dom pożera mnie. Wtedy Żydzi odpowiedzieli mu: jaki nam pokażesz znak, że to czynisz? Jezus odpowiedział im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Powiedzieli więc Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją w 3 dni odbudować? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Dlatego, gdy zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział. I uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Gdy był w Jerozolimie w święto Paschy, wielu wierzyło w jego imię, widząc cuda, które czynił. Jezus nie polegał na ich świadectwie, dlatego że znał wszystkich. Dlatego że nie potrzebował, aby mu ktoś świadczył o człowieku, ponieważ wiedział, co jest w człowieku.